Cześć, witam was serdecznie, noworocznie, w kolejnym filmie, pierwszym właśnie tegorocznym. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze po imprezie sylwestrowej. No i tak, żeby nie było za łatwo w pierwszym roku, chciałbym troszeczkę taki temat trudniejszy dla nas hodowców poruszyć. Mianowicie temat ASF-u, temat samej bioasekuracji. Chwilę tu muszę poczekać, aż świnki troszkę sobie jeszcze ten snopek rozwalą i go do tyłu przekulgać. A konkretniej chodzi o to, że pewnie wielu z was słyszało, że został przeprowadzony test 4 najbardziej popularnych produktów do dezynfekcji, jeżeli chodzi o ASF, do dezynfekcji, czy też do no tak w sumie, do no, jak to się mówi? No, żeby wiecie, jak tam buty, czy tam czyścimy przed wejściem i tak dalej, samochody jak są opryskiwane i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje, że tylko 2 produkty z 4 najbardziej dostępnych na rynku są skuteczne, a z tych 2 tak naprawdę jeden jest w 100% skuteczny, a drugi dopiero przy wysokim stężeniu i wysokim poziomie zabrudzenia tej próbki. Materiał jest dostępny na stronie Farmera, o ile dobrze pamiętam. Dodatkowo jeszcze wspomnę o tym, co pewnie wszyscy zainteresowani, szczególnie właśnie hodowcy, wiedzą. Mianowicie, no, żeby te preparaty były skuteczne, to czy to buty, czy samochód powinny kilkanaście nawet minut stać zanurzone w tym preparacie. Więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o taką skuteczną dezynfekcję, czy też skuteczne pozbycie się wirusa przez takie preparaty, no to może być naprawdę bardzo trudne. Niedługo chciałbym dokonać podsumowania tego zeszłego roku, jeżeli chodzi o produkcję trzody u nas w gospodarstwie. Dla trzody u mnie zeszły rok był kiepski. To są zwierzętka, które pojadą następnie, w kolejnej kolejności, no, masło maślane, jako następne na sprzedaż już teraz w tym nowym roku. No niestety zeszły rok był dla mnie osobiście taki naprawdę bardzo trudny, ponieważ no miałem grypę w stadzie loch, przez co cały jakby cykl mi się rozjechał. No będzie naprawdę średnio, pomimo tego, że drugie półrocze, czy tam nawet wcześniej, w drugim półroczu poprzedniego roku ceny żywca były bardzo fajne, wysokie. No bo gdzieś to zaczęło się, myślę, nie wiem, w kwietniu bodajże, nie pamiętam dokładnie, ale tak jakoś mi się wydaje. Jak wiecie dobrze, początek roku i poprzednia końcówka poprzedniego roku to ceny bardzo niskie, tak znowuż później druga dekada, można by powiedzieć, nawet tego roku, poprzedniego roku, to już cena fajna na zwierzęta, na trzodę, bo wiem, że z bydłem było wręcz odwrotnie. No ale z racji tego, że u mnie wystąpiło to choróbsko, w sumie grypa, nie wiadomo, nie jest to jak groźne, a jednak no to ten wynik ekonomiczny będzie bardzo średni. I w tym przypadku ratuje mnie ta dopłata. Chociaż to się okaże, bo może być tak, że mnie nawet ta dopłata nie uratuje, ale no myślę, że tak, że dzięki tej dopłacie do loch, do złotników, to myślę, że ten wynik nam się troszeczkę poprawi. W dalszym ciągu, to ja też wspominałem, pracujemy na biofidzie cały czas. No, jestem zadowolony, no co tutaj kombinować, dużo zmieniać. Nie chciałbym za dużo tutaj wydziwiać rzeczy. Co do dalszej przyszłości mojej produkcji na bazie złotników, to na pewno jeszcze rok, bo jestem w programie, a później zobaczymy. No ciężko jest z chętnymi do pracy, tak? Naprawdę jest ciężko. Biorąc pod uwagę moje stare budynki, no jest tej pracy dość sporo przy tych zwierzętach, więc no zastanawiam się, czy iść
na maksa w rozwój, stawiać jakąś, czy też modernizować porodówkę obecną i jechać na rusztach, zrobić sobie na rusztach, czy może bawić się w jakiś tam tucz, no nie wiem, jest tej, wiecie, każdy, kto ma jakiekolwiek zwierzęta, wie, że tej pracy jest sporo, tak? Ja nie mam zamiaru jakby się migać od tych swoich obowiązków i tak dalej, bo przede wszystkim lubię pracę przy zwierzętach, więc na pewno nie zrezygnuję z hodowli trzody, no chyba, że ASF nas do tego zmusi. Jak wiecie, w dalszym ciągu na szczęście w nieszczęściu jesteśmy w żółtej strefie, więc powiedzmy jeszcze pracujemy w normalnych warunkach, nikt nam tam pod górkę nic nie robi, nie mamy jakichś tam kontroli, nie wiadomo jak często i tak dalej, więc no ta żółta strefa to jest taka troszeczkę, powiedzmy, informacyjna, więc nie mamy absolutnie powodów do narzekania, jeżeli o to chodzi. Ja no jestem przekonany w 100%, że ta hodowla trzody w dalszym ciągu będzie w naszym gospodarstwie się odbywała, tylko pytanie jest, w jakim to kierunku pójdzie. No bardzo bym chciał mieć w dalszym ciągu swoje lochy, no bo jednak zysk, mając swoje prosięta, swój materiał hodowlany, no jest zdecydowanie większy, prawda? No ale i pracochłonność jest zdecydowanie większa. Kiedy ja większość prac robię sam, no to w pewnym momencie już się człowiekowi odechciewa i tu nie ma co ukrywać, bo o ile wyniki są fajne, tak właśnie gdy weszła nam grypa do loch i naprawdę ciężko było z tym walczyć, bo długo to trwało. Powiem wam, że no był moment, że już miałem chęć to wszystko pierdzielnąć i no bo wchodzi się do tej chlewni, człowiek jakoś tam się stara. Ja nie jestem może jakimś tam wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o hodowlę. Są, myślę, lepsi, na pewno są zdecydowanie lepsi hodowcy, mający zdecydowanie większą wiedzę. Dlatego też, powiedzmy, mi ta rasa odpowiada, bo moje zabiegi przy niej to naprawdę ograniczają się do kastracji, do pilnowania rui, kryć, odsadzeń. Także nie ma tutaj naprawdę, może im troszeczkę tu zwiększymy, nie ma naprawdę takich szczepień ja profilaktycznych nie przeprowadzam praktycznie, tylko dostają zwierzęta żelazo. Coś na odrobaczenie. Aha, no lochy krycze, lochy szczepie przeciwko, znaczy no, Ewy Parwo, tak? Zostają zaszczepione przed porodem. No i ewentualnie, jeżeli trzeba, no to w trakcie porodu oksytocyna, jakiś antybiotyk po porodzie, żeby, bo wiadomo, to jest koniec, tak? Żadnych umiedozotronów nie ma, prosięta nic nie dostałem, no nic, kompletnie nic, więc jakby koszty tutaj, które ja ponoszę, jeżeli chodzi o jakieś tam leczenia, no są bardzo niskie, aczkolwiek no w tym ubiegłym roku no koszt leczenia loch z tej grypy był olbrzymi, dodatkowo wysyłałem próbkę do badań, bo już różne były podejrzenia co do chorób, w końcu jak wysłałem próbkę do badań z płuc, musiałem wyciąć z lochy, która padła pod ostrudę w Gierszfałdzie bodajże, tam jest laboratorium, no to sama ta próbka, same te badania to chyba ponad 1000 zł mnie kosztowało, to teraz wiecie, jak świniaki kosztowały 3,60-3,70 i takie koszta ja tam jeszcze po drodze ponosiłem i takie straty, no to naprawdę się odechciewało. Ale ja nie widzę innego wyjścia, jak dalsza produkcja trzody i tak jak wspomniałem, chciałbym naprawdę opierać się na własnym materiale. Będę wszystko robił, żeby do tego dążyć, aczkolwiek trochę migam się, to jest chyba dobre określenie, przed budową czy też modernizacją obecnych budynków, bo to są olbrzymie koszta, a w dalszym ciągu jest jakby to widmo pracy samemu, no kiedy już się zrobi jakiś tam nowocześniejszy budynek, też by fajnie by było od razu powiększyć stado, tak? No w dzisiejszych czasach, no my mamy możliwości gdzieś tam utrzymania 80 loch, 90, no w dzisiejszych czasach to nie jest jakiś tam ekstra pułap, ekstra, jakieś tam olbrzymie możliwości, tak? W dalszym ciągu ja uważam, że to jest dużo. Ale tak naprawdę robiąc już jakiś tam czy modernizację, czy nowy budynek, no to fajnie by było tą stówkę przekroczyć i jakby
widmo pracy samemu znowuż przy większej ilości zwierząt, no jest takie zniechęcające i tutaj nie ma się co ukrywać, prawda? Więc mamy jakieś tam różne pomysły w głowie. Mam nadzieję, że to się będzie ciągnęło jak najdłużej przy swoich lochach, tak jak wspominałem. I dla mnie to jest jakby, no dla mnie to jest podstawa. Będę do tego jakby, jak tylko długo się da, to tak będę pracował, ale jeżeli już dojdzie taki moment, to wiem, może to będzie w przyszłym roku, może za 5 lat, może szybciej, może krócej. Na pewno chciałbym, żeby ta hodowla zwierząt u nas była, bo dodatkowo nawet i ten obornik mamy, prawda? No jest, tego oborniczka jest sporo przy większej hodowli. Nawet jeżeli wszedłbym w jakiś tam tucz, czyli cykl otwarty, tak, zakup prosiąt, to i tak no tego obornika będzie na pewno multum, więc na pewno ten zysk będzie zdecydowanie mniejszy, aniżeli przy swoich lochach, przy swoim tym materiale wyjściowym, no ale obornik nam naprawdę rekompensuje wszystko. Znaczy może za dużo powiedziane, że rekompensuje nam wszystko. Obornik naprawdę pozwala nam sporo zaoszczędzić na nawozach, na tych nawozach, które są najdroższe, tak? Bo wieloskładniki są najdroższymi nawozami na rynku. Więc tutaj jakbym co roku miał na 20, tak jak w tym roku wywieźliśmy co prawda na 13 hektarów, ale końcówkę już wiozłem podwójnie, więc myślę, że na 15-16 hektarów by było, a jeszcze ta obsada nie była pełna, więc przy pełnej obsadzie spokojnie na 20 hektarów starcza. I myślę, że jak się daje obornik, to przy tych zawartościach, jak my mamy, to spokojnie przez 3 lata nie musiałby praktycznie nic dawać nawozu. No i to są oszczędności, prawda? Na danej działce oczywiście. Są to oszczędności. Mamy teraz taki okres, w którym pomału już przygotowujemy się, myślimy sobie o kolejnych pracach polowych. Przynajmniej ja już muszę w końcu kukurydzę wybrać, materiał siewny, bo to tak naprawdę już mi mówią, że tu już jest troszeczkę późno, więc myślę, że na dniach zdecyduję się w końcu. Jakieś tam plany nawożenia i tak dalej są przygotowywane, ale jeszcze jest to taki czas, w którym możemy, myślę sobie, na spokojnie jeszcze gdzieś coś pojechać, zobaczyć. Mamy też tutaj okazję wybrać się na centralne targi rolnicze, które są pomiędzy 31 a 2 lutym 2020 roku obecnego już. Kurczę, ciężko się teraz przestawić po nowym roku, że ten 20 to już jest teraz obecny, że tak powiem. Wiecie, jak na targach, mamy tam konferencje różnego rodzaju, jakieś pokazy maszyn, premiery maszyn, prezentacje produktów. Tutaj dodatkowo mamy, będzie zlot youtuberów AgroCon i Mistrzostwa Polski Agro Strongmanów, więc miejmy nadzieję, że znajdziemy troszeczkę czasu, aby można było się wybrać. Zawsze to jest możliwość gdzieś porozmawiania, wymienienie się jakimiś spostrzeżeniami, po prostu jakiegoś tam rozluźnienia. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko zima przyjdzie i ten śnieg będzie, żeby nawet chociażby te dzieciaki mogły się troszeczkę pobawić, ale oby do tego czasu służby drogowe poradziły sobie z odśnieżaniem, żebyś każdy mógł bezpiecznie dojechać. Ja oczywiście też będę chciał się wybrać, nigdy nie byłem na centralnych targach rolniczych. Mam nadzieję, że ten jeden dzień zagospodaruję, że Agnieszka, że tak powiem, uśmiechnie się i powie: dobrze, Mateuszu, jedź, ja sobie z dziećmi poradzę. I mam nadzieję, że chociaż, no tak myślę, że na pewno, że chociaż jeden dzień uda mi się być. I to myślę będzie na tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia przy kolejnym filmie, cześć!